Mercedes Citan to taki bardziej roboczy odpowiednik Mercedesa klasy T. To też konstrukcyjny bliźniak Renault Kangoo czy też Nissana Townstar. W dzisiejszym odcinku jazdy próbne wybraliśmy się w austriackie Alpy, by sprawdzić, jak ten samochód spisuje się w takiej dłuższej podróży w większej, pięcioosobowej, snowboardowej ekipie. No to co? Lecimy z intro. Hop in the car, watch it go vroom, vroom. I told them all that I'll be soon, soon. W ostatnich latach sytuacja na rynku kombiwanów znacznie się pogorszyła, choć nadal jest to jeden z lepszych wyborów, jeśli poszukujecie samochodu do firmy czy do wożenia wygodnie rodziny. To przez elektryfikację oraz wciąż rosnącą popularność crossoverów oferta rynkowa się mocno uszczupliła. Koncern Stellantis pewnego dnia zdecydował, że czas wycofać wszystkie spalinowe kombiwany ze swojej oferty i zostawić klientów z lekko upośledzonymi odpowiednikami ledwo przejeżdżającymi 300 km na jednym ładowaniu. Taki los spotkał właśnie Citroena Berlingo, Opla Combo i Peugeot Rifter. Wystarczyła jedna decyzja, a z oferty zniknęły trzy modele. Warto również wspomnieć, że swego rodzaju patologiczne dziedziczenie w segmencie kombiwanów występuje bardzo często. Jest wiele modeli w sprzedaży, które choć różnią się nazwiskiem i inaczej im z oczu patrzy, to mają tego samego ojca, te same geny, te same podzespoły i konstrukcje. Taka sytuacja ma miejsce aż trzy razy. Wspomniane Berlingo, Rifter, Combo i Toyota Pro Ace to bliźniaki konstrukcyjne, jak niegdyś bliźniaki z Colina. Idąc dalej, Ford Tourneo Connect i Volkswagen Caddy również powstały z tych samych genów. Kończąc na Nissanie Townstar, Renault Kangoo oraz Mercedesie Benz Citan, które również cechują się tą samą konstrukcją. Zatem dzisiejszy Citan jest tak naprawdę przeprojektowanym Renault Kangoo ze zmienioną deską rozdzielczą, lepszym wyposażeniem i przede wszystkim wyższą ceną, najwyższą z całej trójki. Citan występuje w wariancie osobowym, tourer oraz dostawczym. Postanowiliśmy sprawdzić go na dystansie 3000 km, jadąc w pięcioosobowej ekipie i licząc na to, że pasażerom drugiego rzędu nie będzie wcale aż tak niewygodnie. Wielki pojemny bagażnik, przestronna kabina oraz świetny patent z rozkładanymi rozpórkami relingów przekonały nas do wzięcia ze sobą boksa na dach i zabrania się w podróż. Były jednak minusy, a do nich należała manualna sześciobiegowa skrzynia, napęd naprzód, który uwierzcie mi nie jest przymierzeńcem zaśnieżonych górskich serpentyn w okolicach Kapron, oraz silnik. Benzyniak konstrukcji Nissana o pojemności 1,33, ceniony za dobrą charakterystykę oraz ganiony za spalanie. Poza tym 131 koni w całkowicie załadowanym samochodzie na górskich podjazdach to mogło się nie udać. Chciałoby się powiedzieć, że przekroczyliśmy kolejną granicę na polskim YouTube, ale nie w stylu Buddy, a w stylu radosnej gromady z Polski jadącej w długą podróż samochodem, któremu bardzo daleko do wyprawówki. Zacznijmy od przedstawienia naszego dzisiejszego bohatera. Żółciutki Mercedes-Benz Citan w morzu szaroburych austriackich samochodów bez wątpienia dodawał kolorytu mieszkańcom regionu Zell-Amsee Kaprun. Wyróżniał się z tłumu i wyglądał pociesznie. Kombiwan Mercedesa mierzy na długość 4,5 metra i najprościej będzie porównać go dzisiaj do Caddiego, Pro Ace'a City Verso oraz Kangoo, które choć jest bliźniakiem, to wypada przy Citanie ciekawie. Z tej ekipy to właśnie Volkswagen jest najdłuższy. Rozstaw osi w przypadku Citana to 2716 mm. Owszem, tyle samo co w Kangoo, Caddy ma tu więcej do zaoferowania, a na szczycie jest Toyota. Jedyna spalinowa alternatywa dla elektrycznej ekipy ze Stellantis. Nie licząc katastrofalnych zimowych warunków atmosferycznych, podczas podróży pogoda na miejscu była piękna i zachęcała nas do nagrań, a z tego wyszło wiele dobrego. Zresztą sami zobaczcie. This is a shakedown. Order up that beat just like it's takeout. Show me you got soul inside those new shoes. And you can rock and roll with an attitude. So good, so fresh, just the way you like it. Ale dobra, jak przebiegła końcowo ta podróż? Czy było niewygodnie? Ile spalił Citan? Niewygodnie nie było, ale super wygodnie też nie.
Nie trzeba być super ogarniaczem, by wykombinować, że jednak to V-klasa powinna zawieźć nas na miejsce, ale my lubimy wyzwania. Spakowaliśmy deski wraz z pojedynczymi butami do boksa, bagażnik upakowaliśmy niemal po dach, a gdzieś pomiędzy kolana pasażerów z tyłu wcisnęliśmy pozostałości i ruszyliśmy. Plusem kombiwanów, a przede wszystkim Sitana, jest to, że miejsca w kabinie jest ogrom. W tylnej części pasażerskiej macie 3 miejsca o pełnej szerokości zamiast typowego 2 plus 1. Trzecia osoba na środku nie czuje się tu jak piąte koło wozu, nie ma tunelu, co również wpływa pozytywnie na komfort. Odsuwane po obu stronach drzwi są bardzo wygodnym rozwiązaniem, nie tylko na zatłoczonych parkingach, ale także gdy w kurtce snowboardowej i ocieplanych spodniach chcecie wygodnie zająć miejsce. No, nie pokusiłbym się o stwierdzenie, że zajmowałoby się je równie wygodnie w dmuchanym stroju sumo, ale jest komfortowo. Plusem są też rozwiązania ergonomiczne. Kierowcy docenią tu przede wszystkim gigantyczną przednią szybę, wielkie przeszklenia boczne oraz wielkie boczne lusterka. Pozycję za kierownicą zajmuje się wygodnie, choć fotele wyraźnie są bardziej przystosowane do jazdy na realizację streamingu przez 200 km niż pokonanie 1100 km na strzała. Z plusów pawlacz nad głowami, akcesoryjny uchwyt do telefonu, który można przepiąć na drugą stronę, duża ilość zamykanych schowków, analogowe zegary za ładną mercedesowską kierownicą. Z minusów przerażająco twardy plastikowy podłokietnik, mały wyświetlacz na środku otoczony grubaśną ramką. Swoją drogą panel klimatyzacji, choć wygodny i intuicyjny, to został wprost zaadaptowany z Daci. Takie same pokrętła znajdziecie w Sandero czy Loganie. Sama deska rozdzielcza prezentuje się nieźle, choć nie wiem czy lepiej niż w Kangoo. Jest po prostu inna. Zastosowane materiały wykończeniowe są również lepszej jakości, natomiast jeśli poszukujecie luksusu i komfortu, to zainteresujcie się owszem, ale tylko nieco droższym Mercedesem klasy T, który jest takim odpowiednikiem V-klasy względem roboczego Vito, który de facto również występuje w wersji osobowej i dostawczej. Kolorowe wstawki z błyszczącego plastiku to dodatki, których próżno uświadczyć w Sitanie, ale o dziwo mieliśmy znów chętną do żartowania asystentkę wywoływaną komendą Hey Mercedes. Odrobinę luksusu w roboczym osobowym kombiwanie, do którego po pracy na budowie wsiadasz z dechą, żeby przez kilka godzin uczyć jazdy na snowboardzie. Jak mówiłem, pogoda była wspaniała, prawdziwa żyleta, cudowny sztruk z każdego dnia oraz kilkadziesiąt centymetrów puchu na freeridach zachęcały do pokonywania kolejnych tras. Jeśli nie kojarzycie Kitzsteinhorn, to chwilę się tu zatrzymam. Najwyższy punkt widokowy w Austrii znajduje się na wysokości 3029 metrów nad poziomem morza. Jest tam platforma panoramiczna Top of Salzburg, oferująca cudowny widok na najwyższe szczyty Austrii. 21 wyciągów, 28 tras o różnym poziomie trudności i łącznej długości 61 km. Kitzsteinhorn położony jest 6 km od Kaprun i aby dostać się na jego szczyt, najpierw jedziecie gondolą na 1976 metrów nad poziomem morza, a następnie kolejką linową na 2450 metrów. Wtedy zostaje jeszcze Gipfelbahn, kończący się na wysokości 3029 metrów nad poziomem morza. Widoki stamtąd są kozackie, a ponieważ mamy do czynienia z lodowcem, to sezon rozpoczyna się tu w październiku i trwa do późnej wiosny. I nie, to nie jest lokowanie. Jest tak fajnie, że mówię dobrze, mimo że mi nie zapłacili. Dobra, ale wracamy do naszego Sitana. Jak z jazdą? Jak spisywał się na tych turbo podjazdach do domku w górach? Powiem wam, że odetchnąłem z ulgą, gdy zobaczyłem, że austriaccy górale dbają o drogi i są wręcz perfekcyjnie wyczyszczone ze śniegu. I tak co rano trzeba było zjeżdżać profesjonalnie, hamując silnikiem, ale przynajmniej bez obawy, że wpadniemy w szalony poślizg i wylecimy dachując kilkukrotnie. Byłoby efektownie. Codzienny wyjazd bezpośrednio z domku był zajęciem wymagającym skupienia, ale elegancko daliśmy radę bez łańcuchów. Nie ukrywam jednak, że napęd na cztery koła w takim terenie pasowałby jak ulał. Dzięki manualowi mieliśmy większą kontrolę nad pojazdem. W mieście i na przejazdach po dolinie spisywał się bez zarzutu. Na trasie? Szósty bieg jest, ale auto utrzymuje i tak wysokie obroty, co przekłada się na spalanie na poziomie 8,2 litra na 100 km na całej trasie. Dużo? Mało? Ani dużo, ani mało. Auto było srogo załadowane i to, że tylne zawieszenie nie siedziało, było tylko zasługą dostawczej konstrukcji Sitana. O dynamice nie ma co mówić. Nie istniała. W
kwestii jednostki do napędu, wolałbym na zastępstwo wysokoprężnej 1.5 DCI, które choć dysponuje jedynie mocą 116 koni, to jest elastyczne i dynamiczne. W benzynowym 131-konnym motorze Nissana mamy o 30 Nm mniej momentu i to daje się wyczuć. Przy 140 km na godzinę utrzymujemy 3000 obrotów na minutę i dużo palimy, więc jeździliśmy wolniej. Zresztą boks nie pozwalał na szaleństwa. 125 km na godzinę to góra, której nie udało się przeskoczyć. Do samego zawieszenia nie jestem się w stanie zatem przyczepić, bo spisało się dobrze. Wybierało nierówności, nie dobijało na większych dziurach, samochód nieprzesadnie pochylał się w zakrętach, choć oczywiście nie jest to Mini Cooper. Mieliśmy wysoko położony środek ciężkości, więc wycieczki na szybką pętlę na torze musiałem z trudem sobie odmówić. Nie odmówiłem jednak wieczornej wycieczki nad pięknie położone w Parku Narodowym Wysokich Taurów wodospady Kriml. Mają leczniczy wpływ na alergiczne zapalenia dróg oddechowych, dlatego warto było się tam wybrać. Poza tym świetnie wyglądają w zimowej aurze. Nasz wypad, choć nazwać można było udanym, to niestety zbliżał się ku końcowi, a gdy ten dzień już ostatecznie nadszedł, trzeba było się ponownie spakować. W Citanie doceniliśmy niski próg załadunkowy, który w dniach spędzonych w całości na stoku pomagał zawiązać buty. Natomiast przy pakowaniu bagaży nie wymagał od nas mocnego podnoszenia wypakowanych austriackim sznapsem walizek. Pojemność? Sroga. 775 litrów w przypadku Citana do linii półki bagażowej, którą od razu zostawiliśmy w Polsce. To więcej od Toyoty Pro Ace Verso. Tylna kanapa składa się w proporcjach 40 do 60 i uzyskujemy wtedy niesamowicie wielką przestrzeń cargo. Koło dojazdowe zapasowe znajduje się pod samochodem, mocowane na kołysce w okolicach tylnego zderzaka. Pakowanie przebiegło zatem bez problemu. Dla chętnych Citan występuje także w wersji z podwójnymi drzwiami z tyłu, otwieranymi na boki. Może to i wygodniejsze rozwiązanie niż wielka klapa, której zamykanie może być problematyczne dla niższych osób. Minusem jest brak otwieranej oddzielnie szyby, która ułatwiłaby dostęp do bagażnika w ciasnocie. Przejdźmy do cen, które są dość ciekawe. Mercedes-Benz Citan w testowanej wersji kosztował 163 tysiące złotych brutto. Posiadał dodatkowe wyposażenie za prawie 40 tysięcy złotych. To sporo. Bardziej komfortowa klasa T w standardzie wymaga dopłaty 10 tysięcy złotych do bazowego Citana, zaczynającego się od około 121 tysięcy złotych. Ma dłuższą listę wyposażenia i jakoś pewnie łatwiej wybaczyć siedząc w komfortowym wnętrzu pojawiające się gdzieniegdzie błędy na komputerze pokładowym, w tym najczęściej występujące przy skokach temperatur, problemy z czujnikami ciśnienia w oponach. Z rozrzewnieniem przywołałem wspomnienia mojej Laguny 2 PH1, która przez 3 lata jedynie przez godzinę pokazywała, że ciśnienie w oponach mam właściwe. To pokazuje, że Mercedes-Benz Citan to niemiecki samochód z francuskim temperamentem lub francuski kombiwan z niemieckimi znaczkami. A jak kształtują się ceny bliźniaczego Nissana Townstar i Renault Kangoo? Japończyka kupimy za 119 900 zł. Trochę taniej niż Mercedes, a Kangoo? Tu jest najlepiej, bo Renault sprzedaje je od 108 000 zł. Oferuje tyle samo dobroci, wydaje się, że ma bardziej masywny przedni pas i deskę rozdzielczą, a przy tym więcej zostaje nam w portfelu. Ja już zdecydowałem, a Wy? Dajcie znać w komentarzach i napiszcie, co sądzicie o takich bardziej lifestyle'owych materiałach z podróży na tym kanale. Szykuje się wiele wyjazdów, więc dajcie znać, czy nagrywać. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia.